Radomski Szpital Specjalistyczny wprowadził nowy standard leczenia bólu porodowego. Chodzi o poród ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. To kolejne udogodnienie dla rodzących w miejskim szpitalu. Dla nas współpraca z pacjentką, która nie ma bardzo silnych dolegliwości bólowych, przebiega dużo łatwiej. Pacjentka jest w stanie przejść przez ten poród dużo szybciej. Takie są dowody naukowe. Podanie znieczulenia również reguluje czynność skurczową, przyspiesza czas trwania porodu i w rezultacie pacjentka rodzi szybciej. Nie ma to oczywiście żadnego negatywnego wpływu na noworodka, bo to też jest jeden z naszych priorytetów. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego został przeszkolony. Duża grupa przeszła kursy anestezjologiczne, które poszerzyły ich wiedzę na temat znieczulenia okołoporodowego. Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w regionie, gdzie położne mają kursy anestezjologiczne przygotowujące do odbierania porodów w warunkach znieczulenia zewnątrzoponowego. Mamy dosyć dużą grupę tych położnych, jesteśmy gotowe, jesteśmy przeszkolone. Kurs trwał pół roku. W międzyczasie odbywałyśmy również szkolenia w placówkach w Warszawie, w klinikach w Warszawie. Ze znieczulenia można skorzystać już od 8 marca. Na oddziale położniczym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego rocznie rodzi się około 1000 dzieci.